Hello, hello, moi drodzy. Oto przed wami 15 już odcinek i być może przedostatni z gry Desert 1943. Ja jestem oczywiście Michał Duński. No i zgodnie z obietnicą złożoną w poprzednim odcinku, oto więc widzimy się w lipcu. Kiedy to już na serio tak ogólnie się wakacje miały przecież rozpocząć. I będę miał ja absolutnie aż nazbyt wiele czasu, by móc te i owe rzeczy u siebie poogarniać. Tym razem już tak ostatecznie na serio. Jakby nie udało się to niestety przy poprzednich możliwych okazjach. Także no moje filmy informacyjne na ten temat no coś mówiły. Niemniej, zgodnie ze złożoną w poprzednim odcinku obietnicą, no prócz jeszcze oprócz tego, że widzimy się w lipcu, chociaż mieliśmy się zobaczyć pierwszego, a nie dopiero drugiego. No ale wyszło jak wyszło. O, ten temat przemilczmy. Po prostu no zająłem się tam jakimiś bardziej odpoczynkowymi rzeczami. Zamiast nagrywaniem gameplaya na kanał. No i tak ostatecznie wyszło. Ważne natomiast, że wreszcie dane mi jest no nagrywać od dłuższego czasu na normalnych porach ludzkich gameplay z tej gry, czyli Desert 1943. I się z tego niemiłosiernie cieszę. No ale tak czy inaczej. No i prócz jeszcze oczywiście tego, że no zobaczymy się już na początku lipca, pomijając to fakt, że do ostatecznie drugiego, a nie pierwszego. No tam... Czy jako... Choć nie jestem pewien, czy na pewno 1 lipca się obiecaliśmy zobaczyć, nieważne. Trzeba powiedzieć, że zobaczymy się jeszcze no chwilę po rozpoczęciu, za chwilę no po rozpoczęciu lipca. Obiecałem wam też coś jeszcze, że wreszcie rozpoczniemy ten easy triathlon przewodzenia 10 dni naraz w tej grze. Tak, dobrze słyszeliście, a wszystko po to, by móc cholera jasna wreszcie to wszystko zakończyć. Dojdziemy tylko do tego setnego dnia i już damy sobie spokój z tą grą i wymyślamy jakąś nową gameplayową serię na kanale. Taką, którą można przejść. Taką, którą się przechodzi. Taką do przechodzenia. Z fabułą i w ogóle. A tą grą potem osiągnięcie tego dnia będę się zamawiać bardziej prywatnie. Jak gdyby nigdy nic. No chyba, że coś się jeszcze w międzyczasie okaże. No ale... Tak czy inaczej. Bez żadnego przedłużania. Zapraszam do oglądania i lecimy z tematem. Bo w tym odcinku zrobimy sobie... No... Wreszcie no... Długo ten oczekiwany od dawna... Triathlon 10 dni na raz. I potem na całym odcinku to powtórzymy. Tak więc życzę mi powodzenia. Po prostu kolejny dzień. No to jazda. Nadejmę oczywiście swoją broń. To już moi koledzy oczywiście mnie osłaniają. O. I tutaj też się wszystko zładowało, dobra. To jest twój end.
Kurde, ci kłócający wrogowie, no. No i myślę, że też ich... No, celność opiera się na hitscanie. Dobra, spadamy na górę. No, gdyby to była bardziej jakaś, no, filmowa strzelanka, to bym... To by jak najbardziej był... Była ta celność wrogów... jak najbardziej do przyjęcia, ale... Ale tak to nie. Trzeba po prostu wrogów zabić, zanim oni zabiją ciebie. Nie! Ilu ich tam jest, kurde! Wow. No, niech was diabeł z opieka wyślał. Szkopy. Dzięki. Nie! Ach, ci kłócający wrogowie. No kurde! Jakie obrażenia w ogóle oni zadają, to jest niepojęte. Wy to widzicie? No głupie pytanie. Nie! Wal się! Das ist dein Ende. Sie können uns nicht widerstehen. No, im dalsza fala, tym groźniejsi przeciwnicy. No, co tu dużo mówić? Nie! Niech to! 141 zabitych wrogów, a ile udało mi się zabić w poprzedniej fali? Przynajmniej zadbałem o to, żeby mi się reklamy nie włączały.
Chociaż tyle dobrego. Po prostu kolejny dzień. A załadujmy sobie na spokojnie. Amunicję do wszystkiego. Ładnie, tryb wilki. Warte einfach. Leżeć. Warte einfach. Widerstehen. Ich werde dich kriegen. No nie mogę z nimi, kurde, walczyć w takich warunkach. Co? Uns nicht widerstehen. Warte einfach. Sie können uns nicht widerstehen. Du bist ein guter Reflex. Ende.
Trudno i elegancko. 163. 161 zabiłem w poprzedniej fali przeciwników. Dobra. No i idziemy dalej. I coś mi się obawia, że nagrywka tego odcinka zajmie godzinę, bądź nieco więcej. Bądź nieco ponadto. Ale spokojnie, no jestem gotów absolutnie na takie poświęcenie. No, fajnie, że wystają im te kończyny zza ściany. Można dzięki temu ich załatwić. To uprzyjemnia sprawę. Leżeć.
Feindgesichtet. Wir werden ihn bekommen. Leżeć. Sie können uns nicht widerstehen. Powiedziałem leżeć. Halt, nie! Domem stali, no. 165 udało się załatwić. Dobra. Nagrywa się w ogóle? Nagrywa. To teraz przełóżmy uzbrojenie, bo będzie, bo taką sobie zrobimy różnorodność. Hmm? No, same broń szybkostrzelne należy tutaj wziąć, bo jak nie będzie szybkostrzelne, to będziemy mieli problem. Musimy być coraz bardziej wytrzymali z każdą falą. No daj, do 432 mi dojść. Już. Poproszę. Dostałem. Nie!
Weitgesichtet. Weitgesichtet. Chyba na tym poprzednim, że to jest masakra. Widerstehen! Feindgesichter! Ich werde dich kriegen! Das ist dein Ende. No, udało się kolejny dzień przetrwać, 167 zabitych wrogów. I dzień 84. Po prostu kolejny dzień. Dlaczego nie było dobrze?
Feind. Po prostu zaraz wyjdzie fale które Sie können uns nicht widerstehen. Einfach. Cool.
zdobyłem. Jezus Maria! Jak blisko było! 169. Dobra, no to teraz czas na zmianę... Na zmianę wyposażenia. No i widzimy tak naprawdę jest, że siedzieć na tyłku i nic nie robić poza nasłuchaniem. Wir werden ihn bekommen. Warte einfach. Für das Reich.
To był absurdny błąd wzrocznego Dobsona. 86 udało mi się ledwie załatwić. Serio? A 90? A przecież 90 tutaj tak naprawdę ma być blisko. No więc tak naprawdę lepiej to nie. Ja bardzo przepraszam, bo tym bardziej, że te broni mają po tyle samo mniej więcej amunicji. To już lecimy. Na te miny gnoje. Reich!
für das Reich. Das ist dein Ende. Elegancko! Udało się? No i zgodnie z obietnicą, no tak jak normalnie kończyliśmy w tym momencie poprzednie odcinki, tak tym razem będziemy lecieć dalej. Ale oczywiście się zmieści wszystko w nagrywaniu, bo jak nie, no to będzie problem. Uwaga! Kolejny dzień. Sona kolego niż ja. Możecie to przyznać.
gesichtet. Wir werden ihn bekommen. Coś tam, no coś tam sobie ten szeptałem dziwnego, nieważne. Proszę bardzo, w bebechę dostał i leży. Dzień 87.
Feind. Das ist dein Ende. Wir müssen kriegen. Właśnie. 175 zabitych wrogów. Mam nadzieję, że mnie słychać.
ogóle szukacie, co? Tak, żałośnie nie trafić wroga. Schon tot. Das Reich.
Jak mnie palce zabolą, kurde! Zabitych wrogów 177. Niech to. No. Od takiego sztywnego trzymania potrafił rozwalić, trzeba to przyznać. Ale zwłaszcza prawa ręka mnie boli. Dobra. Jeszcze tylko 2 dni i sięgniemy celu. Ale zacząłem czuć się coraz bardziej pewny, by... ...bardziej różnie, że tam sposobnie odmienić.
Feind gesichert. Masz, kolego? Też. Jak on mnie zabił? Strzelił do mnie przez okno, tak? Tragedia. No, gdybym ten nie robił tego aż tak dobrym uzbrojeniem, to myślę, że to trwałoby znacznie dłużej wszystko. Ale ta MP40 ma zasięg, kurde. Gesicht. Dein Ende.
Ależ się kurde odpaliłem teraz, ej! Najlepszego dla tego kogoś. No właśnie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzień 89. No i teraz grande finale, moi drodzy. Dzień numer 90. No grande finale w tym odcinku, który zapewne no trwa, zapewne już ponad tę godzinę i to bez żadnych przerw. No ale co zrobić? Uwaga! Lecimy ponownie ze stanicą, tylko tym razem w takim wyposażeniu. Jazda! Po prostu kolejny dzień. No serio, czego oni mogą szukać tak naprawdę w domu? No coś autentycznie musi być ważnego, tylko po prostu tego... No nie, to się żeby sprawdzić, bo tak to nie jest to fabularne... Nie jest to nic, no, fabularnego tam do przechodzenia. A to jest po prostu Endless po prostu to Wave Defender. Nie wiem jak to inaczej nazwać, nie wiem jak to inaczej nazwać. Wir
Nie. Ma taki opcję. Sie können uns nicht widerstehen. Feind gesichtet. No i pamiętać, że oczywiście ciekawostki wojskowe, że ten nie jest... Sie können uns nicht widerstehen. Naprawdę no, skuteczny do wielkiej wytarzy, jak może się wydawać. No! No i się udało. Proszę Państwa, udało nam się w ten sposób ukończyć 10 dni naraz teraz w tej grze. No... Jestem z siebie dumny. Zdecydowanie. Także cóż, no, nie pozostaje nic innego jak przygotować się
tylko do, no, kolejnych 10 dni, już ostatnich w tej grze, jak Boga kocham. No i oczywiście pożegnać się z wami, no, z racji w nastroju, że cudownej euforii, że udało nam się, no, to zrobić, ten w sumie triatlon. Aż 10 dni. No i nie pozda... No i pożegnać się z wami w tym momencie. I życzę wam życia sna udanych wakacji. No chyba, że życzę to wam w poprzednich odcinkach. Jest już prawie, że 17. Kończę już w tym momencie to jakże... wyczerpujące nagrywanie. Zajmować się swoimi pozostałymi rzeczami, bo no wiecie, mam je na... bo wiecie dokładnie, co mam mniej więcej na pięku. Tam swoje osobiste zobowiązania. No i tak jak już powiedziałem wcześniej, nie no, wreszcie, to cholery jasne, udało mi się nagrać, no, odcinek. No, w normalnych tam godzinach środka dnia, a nie kurde wieczorem. Na parę godzin, czy też chwil przed... przed nastaniem dnia następnego, tuż przed nastaniem dnia następnego i tak dalej. Tym bardziej jestem z siebie z tego dumien i no miejmy nadzieję, że... Oczywiście mam nadzieję, że kolejny odcinek też uda się w takiej porze nagrać. No i... no i zobaczymy, czy uda się to jutro, czy za tydzień, nie wiem. W każdym razie teraz się z wami pozwolę osobiście teraz pożegnać. Niestety film podsumowujący rok 2023 na moim kanale, ale tak jak już zauważyliście, też no, nie ukazał się wbrew no, moim wewnętrznym potajemnym planom, no, w dniu, w którym miał się ukazać, czyli 18 czerwca, czyli no w czerwcu, żeby móc tak fajnie wyrównać. Ale myślę, że pojawi się gdzieś w lipcu, o ile oczywiście... i którego dnia, to już będzie ten. Zależy od mojego tam zaangażowania i rozplanowania sobie pewnych rzeczy, co zamierzam sobie w tym momencie ostatecznie zrobić, rzecz jasna. Tak już ostatecznie. Po tej dłuższej chwili, no bezsensownej bezczynności odnośnie tych i owych spraw, no... tak czy inaczej, czyli no, zapewne cała ta nagrywka zajmie godzinę, gdyż nie było absolutnie żadnych cięć, spowodowanych tym bardziej także tym, że no nie wyłączyłem Wi-Fi, dzięki czemu nie widzieliście żadnych reklam. Ale mam nadzieję oczywiście, że nie będzie to dla was czas zmarnowany i przyzwoicie sobie, byśmy dziś... I przedzieliście go jak najbardziej fajnie, oglądając jak... no przeszedłem, no 10 dni naraz, no... W tej oto bogobojnej grze, do której no już kolejne 10 dni, pozostałe 10 dni nas dzieli od ostatecznego zakończenia naszej serii z niej. No i tak jak mówiłem, no... wcześniej, ale tym razem już na serio się z wami pożegnam. To by było już tak na serio wszystko na tyle. Widzimy się w szkole odcinku, który pokaże się albo jutro, albo za tydzień, albo no gdzieś jeszcze w tygodniu, albo pojutrze. Zobaczymy. No i życzę wam udanych wakacji, o ile wam nie życzę tego w poprzednich odcinkach, tam w ostatnich dniach czerwca. A ja uciekam. Dzięki za obejrzenie tego materiału.
Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście wiecie co robić. Ale tymczasem uciekam zająć się swoimi sprawami. I mam nadzieję, że wy też te wakacje wykorzystacie tak jak zawsze. Ten czas był do zrobienia swoich osobistych rzeczy. Tego, z czym zwlekaliście. No. Tak więc trzymajcie się i do następnego. Papa. Ja nadal jestem w szoku. Kurde, że to się udało.